Rafał Szlaga, witam i zapraszam na magazyn Futsal Ekstraklasy. Do ciekawej potyczki w ramach 14. kolejki doszło w Toruniu. Pomarańczowo-czarni podejmowali przed własną publicznością akademików z Gdańska. Kto okazał się lepszy? Fani, którzy wybrali się na mecz FC Toruń z akademikami z Gdańska, nie mogli narzekać na brak atrakcji. Już w 37. sekundzie spotkania Iwan Lopez del Pino zaskoczył wszystkich do prowadzenia gospodarza. Goście mogli wyrównać po akcji Mikołaja Krefta, ale piłka padła łupem bramkarza. Na kolejnego gola trzeba było czekać do 19. minuty. Przyjezdni popełnili szóste przewinienie, a Cleverson Pelz Fernandez pewnie posłał piłkę do siatki z 10 metra. Tuż po przerwie ten sam zawodnik podwyższył na 3-0, zamykając akcję na prawym skrzydle. W 27. minucie kolejna zespołowa akcja Torunian przyniosła gola numer 4. Jego autorem był Karol Czyszek. Gdańszczanie pomimo kilku okazji do siatki trafili dopiero po wycofaniu golkipera. Dominik Detta znalazł się z piłką przed polem karnym i uderzył pod poprzeczkę. Nicolas Enaegu był bezradny. W końcówce miejscowi jeszcze dwukrotnie umieścili piłkę w pustej bramce. W roli głównej wystąpił Marcin Mikołajewicz, który zdobył w ten sposób gola numer 14 i 15 w obecnym sezonie. Zagraliśmy bardzo konsekwentnie, przede wszystkim w obronie. Zespół gości to naprawdę bardzo dobra drużyna. Trzecia, czwarta bramka była konsekwencją naszej gry, także cieszy, że założenia, cały tydzień przepracowany. Oby tak dalej, mówię. No, walczymy o tą szóstkę. Zostawiamy bramkę do szatni. To trochę podcina skrzydła i ustawia spotkanie przed drugą połową tak naprawdę. I chyba, no cóż, no trochę nieskuteczność. Oczywiście Nicolas Enaegu w bramce. Natomiast w Chorzowie doszło do śląskich derbów. Grający w kratkę Clirex zmierzył się z akademikami z Katowic, którzy jeszcze w tym roku nie przegrali. Kibice Clirexu wierzyli, że zwycięstwo w Chojnicach doda skrzydeł podopiecznym Marcina Waniczka. Jednak nadzieja w tym przypadku okazała się złudna. Mecz doskonale rozpoczął się dla Uniwersytetu Śląskiego. Już w drugiej minucie Michał Cygnarowski oddał strzał marzenia i było 1-0. Akademicy poszli za ciosem. Kolejny kontratak, kolejny błąd w kryciu miejscowych i Jacek Heblik nie miał problemów z pokonaniem Damiana Purolczaka. W 9 minucie na 3-0 podwyższył Jakub Hase, który płaskim uderzeniem zaskoczył golkipera gospodarzy. Chorzowianie po tym zimnym prysznicu mieli kilka doskonałych okazji, żeby trafić do siatki. Raz brakowało precyzji, innym razem szczęścia, w dodatku nieźle między słupkami spisywał się Mateusz Bednarczyk. Na początku drugiej odsłony Tomasz Lutecki był bliski szczęścia, ale opieczętował jedynie słupek. W 27 minucie kolegów z pola zawstydził Purolczak. Piłka po jego strzale odbiła się od poprzeczki Bednarczyka i wpadła do siatki. Wynik spotkania na 4-1 dla Katowic ustalił Damian Wojtas, kierując futbolówkę do pustej bramki. Wydaje się, że łapiemy ten rytm w meczu z Chojnicami i wydaje się, że teraz już powinno być z górki, a potem znowu dostajemy w ryj i tak to wygląda. Przepiękna bramka Michała na 1-0 ułatwiła nam tą grę, potem spokojnie mogliśmy się cofnąć. Mamy naprawdę dobrych i doświadczonych zawodników. Jak bramkarz pomoże w futsalu, to że tak powiem, to już jest połowa sukcesu do zwycięstwa. Mateusz dzisiaj nam bardzo pomógł, cieszymy się, zapisujemy 3 punkty i walczymy o pierwszą szóstkę. W konfrontacji Beniaminka z aktualnym mistrzem Polski faworyt był jeden. Solne Miasto przegrało 5 ligowych spotkań z rzędu, natomiast Gadta wygrywa ostatnio mecz za meczem. Trwa czarna seria Beniaminka z Wieliczki. Solne Miasto przegrało 6 mecz z rzędu. Tym razem podopieczni Krzysztofa Pusi ulegli przed własną publicznością 0-3 Gadcie z Duńska Wola. Początek był wymarzony dla gości. Daniel Krawczyk na pełnej szybkości minął kilku rywali, nagrał futbolówkę w pole karne, gdzie formalności dopełnił Michał Marciniak. Chwilę później powinno być 2-0, jednak w tej sytuacji trochę zimnej krwi zabrakło Krawczykowi.
Gospodarze odpowiedzieli składną akcją i mocnym strzałem Krystiana Gorchalskiego. Po 12 minucie na gola doczekał się w końcu Krawczyk, który nie zmarnował takiej stuprocentowej okazji. Jeszcze przed przerwą Zduńsko-Wolanie nie wykorzystali dwóch przedłużonych rzutów karnych. Mariusz Milewski trafił w słupek, a Michał Klaus w bandy za bramką. Początek drugiej odsłony to kolejny błąd defensywy Wieliczki, z którego skrzętnie skorzystał Marciniak. Gospodarze do samego końca walczyli przynajmniej o gola honorowego. Danielowi Suchanowi do szczęścia zabrakło centymetrów, a Piotr Myszor trafił tylko w słupek. Po drugiej stronie Marcina Kiełpińskiego okradł z gola Wojciech Przybył. Przyjechała drużyna prasowa do nas i dała lekcję w futsalu, pokazali nam, jak to powinno wyglądać. My nie dźwignęliśmy w ogóle tego meczu. Nasza gra trochę pozostawia do życzenia, bo w drugiej połowie mieliśmy sporo szczęścia i przy lepszej skuteczności tej drużyny moglibyśmy mieć w końcówce problem, bo wycofali bramkarze. To był jeden z najciekawszych meczów 14 kolejki. Pogoń 04 Szczecin zmierzyła się u siebie z ekipą Red Dragons Pniewy, która nie rezygnuje z walki o pierwszą czwórkę. Pojedynki Pogoni Szczecin z Red Dragons Pniewy zawsze gwarantują emocje. Nie inaczej było i tym razem. W 6 minucie wzorcową akcję przeprowadzili gospodarze. Mateusz Jakubiak dograł piłkę w pole karne, a tam technicznym uderzeniem popisał się Artur Jurczak. Czerwone Smoki chciały jak najszybciej doprowadzić do remisu. Niewiele zabrakło Michałowi Ozorkiewiczowi, po którego strzale futbolówkę przeniósł nad poprzeczką z najwyższym trudem Łukasz Koszmider. Jeszcze goręcej pod bramką portowców zrobiło się w 12 minucie. Adrian Skrzypek przegrał pojedynek z golkiperem, a dobitkę wybił z linii bramkowej Marek Bugański. Tuż po zmianie stron sprawdziło się stare piłkarskie porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Klasyczny kontratak miejscowych płaskim strzałem wykończył Mateusz Jakubiak, dla którego był to 7 gol w tym sezonie. Na to trafienie goście odpowiedzieli błyskawicznie. Patryk Hoły wypatrzył w polu karnym Skrzypka, który zmienił jedynie tor lotu piłki. W 31 minucie trzeciego gola dla Pogoni mógł zdobyć Adam Jączyk, ale przeszkodził mu Maciej Foltyn. W ostatniej minucie piłkę meczową miał Mateusz Geppert i trafił jedynie w słupek. Na kilkanaście sekund przed końcową syreną szczęście uśmiechnęło się do przyjezdnych. Piotr Błaszyk przymierzył z dystansu, a futbolówka zatrzepotała w siatce. Z naprawdę cennym punktem wracamy do Pniew, bo tutaj zawsze nam się ciężko grało, zwłaszcza na tej hali, której nie czujemy, która jest bardzo duża, tak, duża przestrzeń. I myślę, że mimo tych wszystkich minusów naprawdę dzisiaj dobry mecz zagraliśmy. Całkiem inaczej mogła się ta końcówka potoczyć, gdybyśmy strzelili na pewno te swoje sytuacje na 3-1 i nawet na 4-1. I to my byśmy się cieszyli z tych trzech punktów. Mecz lidera ligowej tabeli z Red Devils Chojnice okrzyknięto starciem Dawida z Goliatem. Rekord na własnym parkiecie w tym sezonie miażdży kolejnych rywali. Sensacji nie było. Nie pomógł nowy trener ani tak zwany efekt nowej miotły. Rekord Bielsko-Biała rozgromił na własnym boisku Red Devils Chojnice 7-0. Wynik otworzył już w drugiej minucie Paweł Budniak, który prawie wkręcił w parkiet Dariusza Rychłowskiego. W 6 minucie było już 2-0, a do własnej bramki piłkę skierował niefortunnie Sebastian Wojciechowski. Czerwone diabły starały się odgryzać. Takim strzałem z dystansu popisał się Mariusz Kazimierczak, ale Bartłomiej Nawrat był na posterunku. Inicjatywa nadal należała do gospodarzy, którzy z łatwością stwarzali sobie kolejne sytuacje. W 15 minucie kompletnie niepilnowany w polu karnym Rafał Franc podwyższył na 3-0. Jeszcze przed przerwą na listę strzelców pisał się Łukasz Biel. To trafienie poprzedziła ładna dla oka zespołowa akcja. Tuż po zmianie stron gola dla Chojniczan mógł zdobyć Piotr Wardowski, jednak jego uderzenie padło łupem Michała Kałuży. Problemów za to z trafieniem do siatki po tym kontrataku nie miał Roman Wachuła. W 39 minucie swoją dobrą grę okrasił zdobyciem drugiego gola Budniak.
Rezultat meczu ustalił Wachuła, pewnie wykonując przedłużony rzut karny. Ciężko było gdzieś tam się zmobilizować na ostatnią drużynę. Robiliśmy wszystko, żeby do tego meczu podejść tak jak do każdego innego. No i było to widać dzisiaj na parkiecie, bo zagraliśmy bardzo dobrze, w dobrym tempie, stwarzaliśmy dużo sytuacji, oddawaliśmy dużo strzałów, gdzieś tam skoncentrowani w obronie. My robimy proste błędy, przegrywamy 7-0, może druga połowa troszeczkę lepsza, gdzieś chłopaki trochę bardziej zmobilizowani. Ciężka praca, żeby teraz spróbować utrzymać tą drużynę. Na pewno są możliwości, bo są zawodnicy, którzy mają za sobą występy w reprezentacji Polski. Euromaster walczy desperacko w tym sezonie o utrzymanie, natomiast Piast gra o najwyższe cele. Czy Gliwiczanom udało się zdobyć Głogów? Nie potrafią odczarować własnej hali futsaliści Euromastera. Tym razem na gościnności Głogowian skorzystał Piast Gliwice. Goście już po 20 sekundach gry prowadzili 1-0. Tomasz Szczurek uderzył z dystansu, Michał Długosz odbił piłkę przed siebie, ale wobec dobitki Krzysztofa Piskosza był już bezradny. Sytuacja Chrobrego zrobiła się jeszcze trudniejsza, kiedy futbolówkę do własnej siatki skierował Grzegorz Nowak. Ten sam zawodnik mógł się zrehabilitować po tym rzucie wolnym, ale na wysokości zadania stanął Michał Widuch. Miejscowi dopięli swego w 16 minucie. Sebastian Szala uciekł gliwickiej defensywie i wykorzystał sytuację sam na sam z golkiperem. Niespełna 20 sekund później na tablicy wyników widniał już remis. Teraz Tarasowicz sfaulował w polu karnym Nowaka, a sam poszkodowany wymierzył sprawiedliwość. Gliwiczanie odzyskali prowadzenie w 27 minucie. Szczurek swój samotny rajd zakończył strzałem, który zdołał zatrzymać Długosz, ale ponownie wyrósł jak spod ziemi Piskosz i było 3-2. Chrobry mógł wyrównać, ale Widuch zatrzymał piłkę tuż przed linią bramkową. W końcówce Głogowianie wycofali bramkarza i szybko nadziali się na kontratak. Przemysław Dewódzki przejął piłkę i pognał z nią na pustą bramkę. Trafienie do siatki było formalnością. Wynik na 5-2 dla Piasta ustalił Maksym Putiak. Widuch trafił w słupek, a Ukrainiec z bliska wpisał się na listę strzelców. Musieliśmy naprawdę dużo zdrowia zostawić w drugiej połowie, żeby temu sobie ułożyć i wygrać. No, udało się, wygraliśmy, jesteśmy bogaci o 3 punkty. Myślę, że wracamy na właściwe tory w tabeli też, wracamy na trzecie miejsce. Graliśmy niekonsekwentnie. Nie wiem, co nas sparaliżowało, że beznadziejnie weszliśmy w mecz. Pierwsza bramka w 20 sekundzie, ale nie realizowaliśmy do momentu, jak nie wziąłem czasu, nie realizowaliśmy nic z tego, co sobie założyliśmy, co trenowaliśmy w tygodniu. I na koniec już tradycyjnie 14. kolejka futsal Ekstraklasy w liczbach. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.